chciałabym powiedzieć troszeczkę na temat perspektywy proroczej, na temat posądzania proroctw i troszkę na temat proroków. Tak sobie to zatytułowałam dzisiaj, zarządzanie proroctwem, ponieważ w ogóle jest duży bałagan, właśnie bałagan z uwagi na nieosądzone proroctwa. Jest bardzo dużo słów, które rzuca się w eter, tak mówi Pan, i się tego nie sprząta. I one, te słowa na przykład się nie wydarzają. I pozostaje po takich słowach ciężar. Naszym zadaniem, jako osób wierzących, jest to, abyśmy umieli osądzać proroctwa. Prorokować ludzie mają, a my mamy te proroctwa po prostu osądzać. Nie możemy być w takim miejscu, że ktoś w kościele wychodzi, coś mówi, my wiemy, że to nie jest Bóg i nie sprzątamy tego. Nie mówimy do niego, słuchaj, usiądź, to nie mówi Pan. Rozumiesz? Jesteś na etapie przejściowym, usiądź sobie i osoba, która prorokowała i prorokowała niezgodnie z prawdą, nie powinna się obrażać. A jeśli jest w takim miejscu, że się jeszcze obraża, to niech też nie prorokuje. Ponieważ skoro mamy proroctwa osądzać, tak, to musimy być też gotowi na to, że ludzie będą sądzić to, co będziemy mówić. A jesteśmy tutaj wszyscy pokoleniem proroczym, więc sądźcie to, co będę mówić ja. Trzymajmy pion w zarządzaniu informacjami proroczymi, a unikniemy bałaganu. Bałagan się nie tworzy sam. Nie ma czegoś takiego, że diabeł przychodzi jako jakaś tam para wodna i robi bałagan w głowach ludzi. Bałagan się dzieje wtedy, kiedy są uwalniane nie takie słowa jak trzeba, a my tego nie sprzątamy. Wielu ludzi ekscytuje się już samą perspektywą proroczą i objawieniami od Boga. Otrzymywanie informacji od Boga jest wspaniałe, ale to jest dopiero początek procesu, który właśnie dla potrzeb tego głoszenia nazwałem zarządzaniem proroctwem. Prorokujemy, tak jak mówiłam wcześniej, ale i też osądzamy. W procesie zarządzania proroctwem potrzebne nam są takie rzeczy jak mądrość, zrozumienie i wiedza. I jeśli nie umiesz w czymś takim chodzić, nie praktykujesz tego w swoim życiu, to przyjdź się do Boga i powiedz: chcę być mądry, chcę mieć zrozumienie i chcę mieć potrzebną wiedzę, aby osądzać proroctwa. I niezależnie od tego, czy jesteś liderem, czy prowadzisz kościół, czy jesteś zwykłą po prostu osobą wierzącą i raz na jakiś czas ktoś do ciebie przyjdzie i mówi: mam dla ciebie słowo od Boga. Potrzebujesz chodzić w mądrości, potrzebujesz mieć zrozumienie i odpowiednią wiedzę, aby podejść do danego tematu w sposób prawdziwy. Wielu ludzi daje się wkręcać. Ktoś do nich przychodzi i mówi: mam dla ciebie słowo od Boga. Wiecie, jako ja mam zawsze postawę, jak ktoś do mnie mówi: mam dla ciebie słowo od Boga. Ja mówię: powiedz, bo jestem ciekawa. Jeśli to jest spójne z moim sercem, tak, to przyjmę, a jeśli nie, to odrzucam. I nie można się na coś takiego w ogóle gniewać. I jesteśmy w takim miejscu, że nie możemy wciąż chodzić koło tej samej góry. Potrzebujemy wskoczyć level wyżej. Potrzebujemy w sposób praktyczny podchodzić do tego, co głosimy. I jeśli mamy zarządzać proroctwami, to na naszych spotkaniach, tak, mamy zarządzać proroctwami. Ponieważ perspektywa prorocza jest płynna. Widzimy różne rzeczy. Natomiast nie wszystko jest do nas i nie wszystko jest od Boga. Bardzo cenne, kiedy takie trzy rzeczy współpracują ze sobą. Przy powieści Salomona 24:3-4. Dom buduje się mądrością, a umacnia roztropnością. I dzięki rozsądkowi napełnia się spichlerze cennymi i uprawnionymi dobrami. Proroctwa również sądzimy poprzez objawienie, odpowiednią interpretację i zastosowanie. Objawienie to jest coś, że coś zostało odbicie. Co to jest objawienie? Kiedy było coś ciemnego, nieodkrytego, tak? I nagle zostało objawione. To jest objawienie. Oświecenie twojej głowy. Nie rozumiałeś czegoś i to, my w ogóle potrzebujemy nie szastać tak zwanymi sloganami kościelnymi. Objawienie to jest coś, co oświeca w ogóle ciebie. Nie wiedziałeś i wiesz. Najprościej mówiąc, objawienie. Nie wiedziałam, a teraz wiem.
a więc sądzimy również przez objawienie, interpretację i zastosowanie. Objawienie, oświecenie tego, co było zakryte, interpretacja, wydobycie i wyjaśnienie sensu czegoś, zastosowanie, użycie czegoś w jakimś celu, w jakiś sposób. W ogóle chrześcijanie tego nie praktykują. Rzuca się słowem na prawo i na lewo, rozumiecie? I tego się nie sądzi. I potem jest takie pytanie, skąd jest tyle bałaganu? Ano tyle bałaganu jest dlatego, że nie jesteśmy wykonawcami słowa. Po prostu nauczyliśmy się szarpać na prawo i na lewo słowem, tak? Ale nie osądzamy go w sposób właściwy. Słowo wypowiadane wykonuje pracę. Nie ma czegoś takiego, że słowo niewypowiedziane, tak, nie wykona pracy. Powiedzmy, ktoś w kościele ma uraz do kogoś i wychodzi i podprogowo wali jakieś słowo. Ja mówię, a czemu nie poszedłeś i nie powiedziałeś jemu tego w oczy, tylko wyszedłeś i walnąłeś takie słowo centralnie do kościoła? Dlaczego za błąd jednego brata burę ma dostawać cały dom? Ja kiedyś miałam coś takiego w domu, że siostra moja nie wróciła na noc, a wpiernicz dostałam ja. Bo był on pod ręką ojca. Ja mówię, ale za co? To ona nie wróciła na noc, a ja dostałam sznurę po udach. I to często tak jest w kościele. Podprogowo, nie mówimy podprogowo, to nie są słowa od Boga. Kiedy grzeszy twój brat, to idź, co zrób? Napomnij go na osobności. A nie mów, tak mi powiedział Pan. Pan ci tak nie powiedział. Pan ci powiedział, idź i napomnij, bo Pan mówi zgodnie ze swoim słowem. Więc Pan powiedział, idź i napomnij swojego brata w osobności. Tak, na osobności go napomnij. Ale nie wal podprogowych rzeczy do całego domu. Bo dlaczego? Dlaczego ma usiąść cały ciężar na cały dom, jak winna jest jedna osoba? Dam wam taki klasyczny przykład źle zinterpretowanego proroctwa, które kiedyś mnie bardzo dotknęło i poruszyło. Osoba prorocza miała sen, że lider kościoła, są nad nim jakieś czarne chmury i w tle jakieś pieniądze, powiedzmy, że dolary. I postanowiła nie zarządzić tą informacją i była uprzedzona do tego lidera. I wyszła przed cały kościół jako osoba prorocza. Wzięła tego lidera i powiedziała tak. Sprzeniewierzyłeś pieniądze kościoła. Bogobojny człowiek. Dobrze, że w zęby jej nie dał. Nic nie powiedział. Błąd. Czapa taka usiadła. Człowiek totalnie poraniony. Rozumiecie? Ale chcę wam coś pokazać. To słowo było od Boga. Tylko była niewłaściwa jego interpretacja. Ponieważ za 2 tygodnie wspólnik huknął go na potężne pieniądze. Czy ta osoba dobrze widziała? Dobrze widziała. Ona coś zobaczyła w duchu. Ona w duchowej rzeczywistości zobaczyła jakiś obraz. Zobaczyła czarne chmury i zobaczyła pieniądze. Ale uprzedzenie do tego człowieka spowodowało, że interpretacja była lewa. Subiektywna. Sprzeniewierzyłeś pieniądze kościoła. Człowiek publicznie poniżony. Potem oczywiście tam dochodzi do przeprosin i tak dalej. Niemniej jednak, jak gdyby chce rzucić coś takiego, że zobaczcie, do czego może doprowadzić źle zinterpretowana, jak gdyby, duchowa informacja. Kiedy jest źle zinterpretowana duchowa informacja, źle konstruujemy modlitwę, tak? I wzbudzamy wojnę i walkę, której tak naprawdę w rzeczywistości nie ma. To jest tylko i wyłącznie iluzja. Iluzja. Dlatego, tak jak wczoraj Artur powiedział, trzeba się zapoznać z warsztatami proroczymi, tak? Żeby nie błądzić w ogóle w tych tematach. Musimy osądzać zgodnie z prawdą informacje, które do nas przychodzą. Ponieważ, coś wam w ogóle powiem, nie ma czegoś takiego, że w nas nie ma subiektywizmu. W każdym z nas jest pewnego rodzaju subiektywizm. Póki chodzimy na ziemi, oddzieleni jesteśmy od Pana, a nasze poznanie jest cząstkowe. A więc musimy się wszyscy stosować do prawd Bożych. Musimy mieć wykute na blachę, żeby nie błądzić, żeby nie mieć tak zwanej iluzji, jakiejś takiej iluzyjnej cały czas
bitwy w Kościele na przykład i w Zespole Apostolskim. Rozumiecie? Bo jak będziemy źle interpretować jak gdyby proroctwa i informacje od Boga, tak, to będziemy tak naprawdę w takim czarnym kółku. Wiecie, ludzie będą ginąć, a my będziemy prorokować sami do siebie. Więc w tym przypadku było zero zastosowania, tak, interpretacji. Totalny po prostu błąd. Sucha informacja przekazana na dokładkę publiczną, tak, do lidera Kościoła. W procesie uczenia się dopuszczamy się wszyscy. Wszyscy. Niefortunnych wypaczeń. I do tego trzeba się przyznać. Kiedy się uczymy, tak, to wszyscy dopuszczamy się do niefortunnych wypaczeń. Chodzi o to, aby ogarnąć się, tak, i zacząć podchodzić do tematu zgodnie z prawdą, czyli z jakichś takich błędnych, jak gdyby, rzeczy należy wyciągnąć odpowiednie wnioski. I teraz wam powiem, jakie jest ryzyko, powiedzmy, w naszych osobowościach, kiedy ktoś na przykład do nas prorokuje. Na co powinniśmy zwracać uwagę? Przede wszystkim dzisiejszy prorok, czyli prorok Nowego Testamentu, zawsze przyjdzie i potwierdzi ci to, co jest w twoim sercu. Rozumiecie? Nie dajcie się wciągać w tego rodzaju informacji, że Pan mi powiedział. A dlaczego Pan powiedział tobie, a nie powiedział mi? Czemu Pan o moich sprawach powiedział do ciebie, a nie do mnie? Jeśli jesteśmy na odpowiednim miejscu w ogóle chodzenia z Bogiem, jeśli nasze serce jest odpowiednio nakierowane i jesteśmy w odpowiedniej temperaturze duchowej, nie ma takiej opcji, żebyś ty nie znał pragnień swoich, żebyś ty nie wiedział, czego chcesz. A więc nowotestamentowy prorok przyjdzie i tylko i wyłącznie potwierdzi ci to, co jest w twoim sercu. I to w ogóle zawsze tak, dlaczego Pan powiedział do niego, a nie do mnie? To takie zawsze było w ogóle dla mnie, jejku, ja w ogóle chcę, żeby Bóg o mnie mówił do mnie. Bóg o mnie niech mówi do mnie, a ja w ogóle mam otwarte uszy, otwarte oczy i otwarte serce i chcę usłuchać. To Pan w ogóle objawia tajemne plany odnośnie Agaty Cerońskiej Łukaszowi Popiełkowi? Ja nie mam na to zgody. Ja w ogóle chcę, aby Pan mówił do mnie, ja chcę go w ogóle słuchać. Z Łukaszem to ja mam mieć miłosną relację, a nie, że Łukasz będzie mi tajemne plany ogłaszał, a słuchaj, Agata, w ogóle wiesz. To nie tak. Ale jest w tym coś takiego duchowego, żebyś chciało w tą perspektywę wejść. Wiecie, powiedział ci Pan coś na mój temat? Ja wie, powiedział, że dzisiaj masz zrobić jajecznicę. Z jajek od kur, jakie są kury, które są jakieś takie, jakie? Zielonuszki. O to tak się chce odpowiedzieć. Gdy ktoś prorokuje o naszym wywyższeniu, musimy pilnować się, aby nie wierzyć we wszystko, tylko dlatego, że chcemy, żeby to była prawda. Najczęściej proroctwa, które się uwalnia, to takie: Pan ma dla siebie wielką służbę. Widzę cię w ogóle, widzę cię w górach świętokrzyskich, w ogóle jak z czubka góry, tam nie wiem, jak tam jest, największej, najwyższej, głosisz w ogóle na całe Kielce. To są bzdury. Tak prorokują lękliwi prorocy. Prorok wylękniony nigdy nie będzie umiał przekazać odpowiednich informacji od Boga, ponieważ będzie się bał ponieść konsekwencji, tak? I będzie prorokował tego rodzaju rzeczy, a ludzie, którzy są tacy w środku, będą łykać te rzeczy jak pelikany. Wiecie, kiedyś był taki człowiek, który dostał słowo od Boga odnośnie danego, powiedzmy, jakiegoś tam usługującego w danym czasie, który był w błędzie. I poszedł i powiedział do niego tak: posłuchaj, mam dla ciebie słowo. Jeśli nie upamiętasz się z grzechu obżarstwa, tak, to umrzesz w tym i w tym czasie. Człowiek się nie ogarnął i umarł. Czy to było słowo od Boga? To było słowo od Boga. Osoba, która poszła, to przekazała, to była odważna osoba. To był odważny człowiek, który poszedł i przekazał. Umrzesz, jeśli się nie ogarniesz. Nie poszedł i nie powiedział do niego: słuchaj, Bóg ci dał szczególny dar rozciągliwości twojego żołądka. Możesz żreć, żreć, żreć i żreć. I jelita ci się będą wydłużały. Będziesz coraz większy, coraz wyższy. I tym samym będziesz coraz bardziej w ogóle pełen Ducha Świętego. Nie. On poszedł i w ogóle wskazał na błąd w jego życiu. Powiedział: jeśli nie ogarniesz się, tak, z tego i z tego tematu umrzesz.
A więc, gdy ktoś prorokuje, szczególnie o naszym wywyższeniu, tak, to nie możemy wierzyć we wszystko tylko i wyłącznie dlatego, że chcemy, aby to była prawda. Ponieważ nasze życie, powiedzmy, jest malutkie, nie mamy satysfakcji z naszego życia z Bogiem i bardzo chcemy, aby ta rzecz się wydarzyła, bo ona jest taka duchowa, ona jest taka wielka, ona nas postawi na jakieś tam wyżyny. Nie. Sprawdzamy to wszystko, tak? Z prawdą Bożą. Interpretujemy, choć bardzo może byś chciał. Proroctwo musi być ugruntowane na prawdzie, tak? A wiemy, że przede wszystkim w 90% Bóg do nas mówi przez nasze co? Pragnienia. Prorocze słowo obiecujące nam przyszłą promocję może spowodować, że nie zbadamy go dogłębnie. I często tutaj młodzi ludzie w wierze padają ofiarami takich sytuacji. Badamy zawsze pod kątem wiarygodności i tego, czy jest to spójne z naszym serduchem. Jeśli właśnie jesteś młodą osobą, to szczególnie podejdź poważnie do tematu jak gdyby tych warsztatów proroczych. Posłuchaj sobie, tak, żebyśmy nie mieli w swoim życiu tak zwanych dziur, tak, żeby nie każdy mógł do ciebie przyjść i powiedzieć ci jakieś tam, powiedzmy, słowo. Osoba przesadnie ambitna, bez wiary w siebie, będzie bardziej podatna na przyjmowanie przesadzonego słowa proroczego. Wiele jest tak zwanych przesadzonych właśnie słów proroczych. To, co właśnie powiedziałam, szczególnie o wywyższeniu w ogóle twojego życia. Prawda jest w ogóle taka, że jeśli ty masz odpowiednią relację z Bogiem, to ty w ogóle jesteś wywyższony. Bo ty jesteś w Chrystusie, jesteś po prostu, ty jesteś zwycięzcą. Wiesz, o co chodzi? Jesteś zwycięzcą. Nie jesteś łasy, tak? Na tego rodzaju w ogóle słowa, ponieważ ty wiesz, gdzie jesteś, ty w ogóle wiesz, gdzie siedzisz. Rozumiesz? Wiesz, kim jesteś, wiesz, gdzie siedzisz i nie potrzebujesz tego rodzaju rzeczy. Ja w swoim życiu naprawdę usłyszałem wiele takich słów, które były przesadzone. Zazwyczaj było tak, że jak gdzieś na przykład się poruszaliśmy, byliśmy w jakimś tam, powiedzmy, kościele, tak? To natychmiast w ogóle, przede wszystkim w ogóle zawsze nas ludzie widzieli jako w ogóle generałów, armii w ogóle, bo armii tutaj pokazuje, że w ogóle włócznią machasz, wiesz, kładziesz 300, wiesz, a ja na przykład wiem, w jakim jestem stanie. Wiesz, o co chodzi? Pan cię widzi jako taką modelkę, tutaj bierzesz łuk, strzelasz, wiesz. I teraz tego rodzaju rzeczy, tak, mogą spowodować, że osoba nieugruntowana w prawdzie absolutnie nie będzie pracowała na swojej duszy, tylko będzie w miejscu siedziała i będzie oczekiwała, co ja teraz mam robić, jak ja w ogóle już mam włócznie w ręku. Przecież w ogóle wiesz, co mi niedźwiedź? Co mi niedźwiedź, co mi lew, jak ja w ogóle w duchu siedzę tutaj, wiesz, ja w ogóle rozwalam w ogóle diabła. Wiesz, o co chodzi? Bóg zawsze proroczym słowem będzie cię kierował na drogę wiary. Zapisz to sobie. Słowo przychodzące od Boga zawsze będzie prowadziło ciebie i mnie na drogę wiary. Na drogę wiary. I tam się rozpoczyna dopiero praca. Jeśli przyjmiesz proroka jako proroka, dostaniesz zapłatę proroka. Tak? Zawsze cię Bóg będzie prowadził na tory wiary. Nie ma czegoś takiego, że jest słowo wypowiedziane, my leżymy do góry cyckami, tak? I rzeczy się dzieją. Nie dzieją się rzeczy same. Absolutnie. Czysty przykład. Zobaczcie, modlimy się, abyśmy... Chcemy się rozwijać. Chcemy, aby nasze służby się rozwijały. Chcemy, aby lepiej głosić. Chcemy, aby się uwielbienia rozwijały. Nie rozwiną się bez naszego zaangażowania. Nic się nie rozwinie bez naszego zaangażowania. Jeśli jesteś liderem, to musisz pokazać wzrost. 3 miesiące uczę się gry na saksofonie. I co robię? Ryzykuję, przed wami staję i gram. Zamykam oczy i gram. Ponieważ Bóg współpracuje ze mną, dał mi pragnienie, ja za tym pragnieniem poszłam, tak? I co zrobiłam? Weszłam na drogę wiary. Wzięłam sobie nauczyciela, nauczyciel mnie uczy, tak? A ja się uczę. I co robię? Prezentuję. Więc jeśli ktoś wypowiada do ciebie słowa niespójne z twoim serduchem, niespójne z tym, co ty chcesz w ogóle w swoim życiu, to naciskaj tak zwany przycisk. Usuń
i w ogóle nie miej skrupułów, bo może tak powiedział Pan. Dlatego zobaczcie, jak bardzo potrzebujemy mieć w swoim, jak gdyby, sercu wyrysowaną w ogóle prawdę na temat Boga, na temat tego, jak Bóg na przykład do nas mówi. Nie pozwalaj, aby Twój dysk zaśmiecony był słowami, które nie pochodzą od Boga, ponieważ to są blokiery, tak, do tego, aby się prawidłowo rozwijać. Żeby się prawidłowo rozwijać, musimy być wolni, nasz dysk musi być czyściutki. Dysk musi być czysty od niepotrzebnych informacji. I tak jak powiedziałem wcześniej, słowo od Boga zawsze wprowadzi cię na drogę wiary. Księga Przypowieści Salomona 13:12. Przewlekłe oczekiwanie sprawia w sercu ból. Zobaczcie, jeśli ktoś do ciebie coś powiedział i ty jesteś w miejscu oczekiwania, te rzeczy się nie wydarzyły, one sprawiają w sercu ból. Ból. Czemu to się nie wydarzyło? Prorok mi powiedział, że ja w duchu to w ogóle taką mam dużą rękę i wszystkich biję. A się okaże, że okazuje, że diabeł bije mnie. Gdy uwierzymy w przesadzone słowo, czyli nieprawdziwe informacje, zaczynamy mieć niewłaściwe oczekiwania dotyczące naszej przyszłości. Jeśli to, czego oczekujemy, nie dzieje się, rozczarowujemy się i czujemy się zranieni. I powiem Wam, co się dalej dzieje. Podprogowo mamy pretensje do Boga. Jest gdzieś podprogowo pretensja do Boga, a służba prorocza jest w pohańbieniu. Jeśli nie będziemy sądzić informacji, które są wyswobadzane w Kościele, tak? Tylko tak będą rzucane prawa, lewa, północ, południe, nic się w ogóle nie wydarza, tak? To służba prorocza jest w pohańbieniu. Ale kiedy będziemy przykładali do rzeczy świętych miarę prawdy, tak? I będziemy sądzić te proroctwa i będziemy mówili, tak nie powiedział Pan, nie rzucaj tego ciężaru na ludzi, to jest do ciebie, siadaj. To, co powiedziałeś, to jest do ciebie. To unikniemy wielu niepotrzebnych sytuacji. A więc przewlekłe oczekiwania sprawiają w sercu ból. Jesteś zbolały w środku, bo ktoś do ciebie lata temu coś na przykład wypowiedział i to się nie zrealizowało, jest to niezgodne z twoim sercem, wywal. Wywal i w ogóle nie bądź w miejscu jakiegoś tam oczekiwania. W ogóle, wiecie, Bóg chce przyprowadzić służbę proroczą do miejsca w ogóle autentycznego jej zastosowania w Kościele. Ale potrzebujemy w ogóle trzymać Boży pion. Kiedy następują nadwyrężenia w sferze proroczej poprzez prorokowanie pod wpływem pomysłów, ambicji lub egoistycznych pragnień, prorokowania tego, co ludzie chcą usłyszeć, dochodzi do profanacji świętych rzeczy. A niestety uczymy się funkcjonować w sposób duchowy i bardzo często, bo to trzeba nazwać, bardzo często wypowiadane są słowa, które są naprawdę przesadzone. Przesadzone, niespójne w ogóle z prawdą Bożą, według egoistycznych pragnień, według takich swoich, wiecie, ludzkich ambicji. I najczęściej prorokuje się to, co ludzie chcą usłyszeć. Potrzebujemy równowagi wewnętrznej i siły, aby móc być w miejscu takiej w ogóle prawdziwej i realnej, tak, proroczej perspektywy. Dbajmy o właściwe zarządzanie informacjami proroczymi, aby przynosiły one właściwe rezultaty. Wiecie, że to jest nasza broń. Właściwe podchodzenie do sprawy. Zarządzajcie. Jeśli jesteś liderem Kościoła, jeśli jesteś pastorem Kościoła, to zarządzaj. Nie pozwól, aby w ogóle to płynęło tak bez żadnego zarządzenia. Nie pozwól, ponieważ to robi bałagan. Ludzie potem są w miejscach w ogóle, w których oczekują rzeczy, które być może się nigdy nie wydarzą. Rozumiecie? Jest bardzo duża opozycja wobec służby apostolsko-proroczej. Może się zastanawiasz i dziwisz, dlaczego jest taka opozycja. I tak jak powiedziałam wcześniej na uwielbieniu, ponieważ jest to twór reformatorsko-fundamentalny. Kiedy apostoł Paweł i Sylas pojawili się, to zrobili tak zwane duchowe zamieszanie.
Potrzebujemy wewnętrznej siły. Potrzebujemy konkretnych uwarunkowań psychiczno-fizycznych, aby naprawdę w ogóle prezentować Królestwo Boże, tak? W takim zamyśle, w jakim my nauczamy. Naprawdę, my tego bardzo potrzebujemy. To nie jest tak, że jak gdyby my nauczamy, tak? I dalej się rzeczy prowadzi tak, jak się chce. Nie, nie prowadzimy kościołów tak, jak się chce. Nie prowadzimy służb tak, jak się chce. Prowadzimy wszystko zgodnie z nauczaniem apostolsko-proroczym. To jest nasze zabezpieczenie. Nie wolno nam robić inaczej rzeczy, ponieważ będziemy mieli co bałagan. Coś wam powiem. Zobaczcie. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze doświadczam. Jesteśmy w ogóle, jesteśmy razem, jesteśmy rodziną, jesteśmy jednym zespołem. Ale my w Kościele Mocy mamy pewne rzeczy wypracowane. My mamy, jak gdyby, co uwielbienie, to mamy przełom. Dzisiaj było ciężko. Dlaczego było ciężko? Ciężko było, bo mamy różne koncepcje w głowach. My tutaj na bieżąco trenujemy się, rozumiecie? My w ogóle nauczyliśmy się w ogóle, jak gdyby, przełamywać duchową w ogóle opozycję. Ale często jak się spotykamy razem, to jest ciężko, jest ciężar. Ponieważ z czymś przychodzicie. Z jakimiś ciężarami, z jakimś niezrozumieniem, z jakimś niewybaczeniem. I jest często ciężko. A potrzebujemy siły, aby to przełamać. Nazwaliśmy ten czas konferencja. Tak? A to w ogóle nie chodzi o to, żeby teraz była konferencja, żebyśmy fajnie się ubrali, fajnie, żebyśmy to jak gdyby zagrali. Tutaj Tomek Murach nas tutaj pokręcił i tak walimy w to. Rozumiecie? Ponieważ jutro ten czas się skończy, a przyjdzie zwykły poniedziałek. Rozumiecie? I potrzebujemy czego? Wewnętrznej siły, tak? Aby dalej iść i wprawdzie żyć. Aby wprawdzie prowadzić kościoły, aby wprawdzie prowadzić ludzi, potrzebujesz tej siły wewnętrznej. Diabeł nie lubi takiego połączenia apostolsko-proroczego. W ogóle on tego nienawidzi, on nienawidzi tej służby. I ja nie mówię teraz do buntowników, którzy żyją w jakimś tam odszczepieniu, przyjeżdżają do nas raz na jakiś czas i mówią, my jesteśmy w służbie apostolsko-proroczej. Nie jesteś w żadnej służbie apostolsko-proroczej, tylko po prostu korzystasz z namaszczenia. Ja mówię do ludzi, którzy realnie są z nami sercem, którzy poświęcili w ogóle swoje życie, którzy są oddani, którzy rozumieją, tak, co mówię. Ponieważ wiecie, jak gdyby nas masa ludzi słucha i tak naprawdę korzysta z nas. Ale nie każdy chce przyjść do tak zwanego miejsca prawdy i żyć w oparciu o to, co my mówimy. Powiedzieć można wszystko, ponieważ mikrofon przyjmie wszystko, jak również kartka. Rozumiecie? Wszystko można napisać, wszystko można nagrać, wszystko można powiedzieć. Ale życia nie oszukasz. Nie oszukasz życia. Jeśli jesteś w służbie, realnie naszej, tak? To przyzwyczaj się do tak zwanej opozycji. Opozycja ci będzie zawsze towarzyszyła. Ponieważ diabeł nienawidzi tej reformatorskiej służby. On tego nienawidzi. I ta opozycja ci będzie zawsze towarzyszyła. I potrzebujesz chodzić w prawdzie, potrzebujesz trzymać pion prawdy, aby żyć zgodnie z tym, jak nauczamy. Ponieważ inaczej można się poddać tak zwanemu zwiedzeniu. Będą przychodzili ludzie do kościoła, tak? I będziesz prowadził swoją służbę tak, jak ludzie chcą, aby to na przykład wyglądać. Tak jak ludzie chcą, żeby powiedzmy wyglądał kościół. I teraz zobaczcie, dzisiaj mogliśmy pozostać na etapie śpiewania piosenek. No bo jest konferencja. Jest konferencja. No konferencja jest. Nie mówmy nic takiego. Artur nie śpi. Nie mówmy nic takiego, co jest trudne. W ogóle powiedzmy tak, żeby wszystkim było miło. Jak są nadwyrężenia finansowe w kościele, to nie mówmy o tym. Nie urażajmy na litość boską ludzi. Jak są plociuchy w kościele, nie mówmy o tym. Po co się czepiać? Potrzebne ci problemy? Uspokój się. Powiedz, że jego szata jest czysta, bo w krwi Jezusa jest obmyta. Rozumiecie? Tak wielokrotnie w duchu wyglądają rzeczy.
ale my jesteśmy osobami proroczymi. I co mamy robić? Mamy detronizować diabła. Diabeł ma być zdetronizowany. Potrzebujesz siły. Potrzebujesz siły, aby odpierać wielokrotnie opór. Powiem teraz kilka takich cennych wskazówek dla proroków. I teraz jak gdyby... Ja nie wiem, ja jestem prorokiem, a kto z was jest prorokiem, nie wiem. Prorok, tak jak zawsze to mówię, Artur jest osobą publiczną, tak? Wypowiadającą się w różnych obszarach życia. Dzisiaj jest to spłycone. Ktoś założył Facebooka, jest osoba publiczna. Prorok, bo założył Facebooka. Ja nie wiem, czy to chodzi o taką publikację. Chyba nie tylko. Na dzień dobry, dogłębne rozprawienie się z odrzuceniem. Jeśli jesteś prorokiem, nie osobą proroczą, na wykładach proroczych Artur położył silną granicę między tym, kto jest osobą proroczą, a tym, kto jest prorokiem. Wielokrotnie dzisiejsi prorocy nie mają nic wspólnego z autentycznymi służbami proroczymi. Czyli na dzień dobry, jak gdyby rozprawiasz się z szeroko pojętym odrzuceniem. Nie ma czegoś takiego, że się przesłuchuje nauczanie na temat odrzucenia i mówi, mam to załatwione, ojciec wie, ja to wiem, kurna, przesłuchałem 25 minut, wczoraj jeszcze 15, dowaliłem, w ogóle odrzucenie mam za sobą, w ogóle wiesz. To tak nie działa w ogóle, bo na prawdach Bożych trzeba pracować. Z prawdami Bożymi trzeba obcować. Obcować. Mnóstwo ludzi z odrzuceniem chowa się w tej służbie pod tak zwanym przydomkiem dziwnym. Dziwny jest ten świat i prorok. To nie tak. To ta dziwność w ogóle, wiecie, to nie ma wypływać z tego, że ktoś jest odrzucony, chowa się w służbie proroczej i przychodzi do kościoła. Bójta się, bo ma słowo od Boga. Bo to tak wyglądają rzeczy wielokrotnie. Wiesz, jest to prorok przyszedł. Idź, bo ci kopa zaraz dam. Autentyczny prorok żyje w kościele normalnie z ludźmi. Prorokuje, a potem idzie i normalnie żyje. Jest wolny od takich rzeczy. A jest wiele takich właśnie nadwyrężeń. Dziwny. Czemu jesteś dziwny? Jak to nie wiesz? Jestem prorokiem. Jestem prorokiem, to jestem dziwny. Pierwsze odrzucenie. Drugie. Czystość serca i prostota. Ta sama postawa dla opinii publicznej, ta sama postawa w życiu prywatnym. Ta sama postawa dla opinii publicznej i ta sama postawa w życiu twoim prywatnym. Rozumiesz? Nie może być inaczej. Trzy. Izolacja. W Nowym Testamencie prorocy funkcjonowali też w grupach. Wiecie, że w ogóle jeśli jesteśmy w ogóle w grupie, to jest nam łatwiej, bo zarządzamy informacjami. I powiedzmy, jeśli w danym kościele jest kilku proroków, tak, to oni winni mieć ze sobą relacje. Czemu? Ponieważ będzie łatwiejsza interpretacja. On coś ma, ten coś ma, ja coś widzę, ty coś widzisz, ja coś wiem, tak? I wspólnie dochodzimy do jakiejś prawdy. I dla nich to było błogosławieństwo, bycie razem ze sobą. Dlatego izolacja to jest twój i mój wróg. Izolacja jest często reakcją proroka w celu samoochrony. Potrzebujesz spędzać czas z Bogiem sam na sam, ale nie może to się stać stylem twojego życia. Że ty teraz nie żyjesz życiem Kościoła, rozumiesz, tylko wiesz, bo jestem prorok, to ja muszę przebywać sam. Nie, to nie tutaj jest ta dziwność. Więc potrzebujesz jak najbardziej spędzać czas z Bogiem sam na sam, tak? Ale nie może to się stać stylem twojego życia w obawie przed odrzuceniem.
nie jestem blisko, bo mnie... Powiem ci, dlaczego nie jesteś blisko. Nie jesteś blisko, bo się boisz, że ktoś cię trzaśnie. Bądź blisko. Bądź blisko. Jeśli jesteś prorokiem i boisz się być blisko, to podejmij decyzję, że chcesz być blisko. Właśnie weź sobie jakąś tam siostrę, wynajmijcie sobie hotel, jedźcie i śpicie w jednym łóżku. Ja pojechałam tak z Masią. Oczywiście inna siostra. Inna siostra. Tego się już nie mówi. To jest logiczne, że siostra nie śpi z Bartą. Tak? I teraz mam taki przykład dla proroków głoszących. A w ogóle jeśli ktoś cię publicznie nie nazwał prorokiem, lub tam gdzieś nie jesteś zapisany, a jesteś prorokiem, to jesteś prorokiem. Bo ja się utożsamiam z wieloma prorokami, którzy nie mówią, że są prorokami, a są prorokami. Mają więcej wspólnego z prorokami niż ci, którzy się prorokami nazwali. I teraz dam taki przykład proroka głoszącego. Jeśli twoje głoszenie wymaga przełamania pewnego oporu, potrzebujesz wtedy użyć siły fizycznej i psychicznej. I po takim głoszeniu, kiedy trzeba przełamać jakiś opór, możesz się czuć źle. Możesz czuć, że moc z siebie ruszy. Może ci być niedobrze, może ci się kręcić w głowie. I nie mówię teraz o tym, że wiesz, powiesz tam świadectwo i 3 dni jesteś w ogóle w narkomanii. Nie jesteś w narkomanii, nie o tym mówię. Mówię o autentycznej, proroczej służbie, tak? Kiedy głosisz, kiedy przełamujesz pewien opór, kiedy wiesz, że jest coś, w co musisz uderzyć, tak? Aby pchnąć Kościół w jakieś miejsce. W jakieś miejsce na przykład zrozumienia konkretnych prawd Bożych. Po takich głoszeniach możesz się czuć często słabszy. Bardziej wrażliwy. Często po takich głoszeniach pojawiają się tak zwani kościelni szydercy, którzy gdzieś tam chodzą i mówią: ty, podobało ci się to? Co ona tam powiedziała? Nie, no weź, uspokój się. To nie chodzi o podobanie się. Ale jeśli jesteś osobą, jesteś prorokiem, to wiedz, że w ogóle takowe rzeczy gdzieś tam czyhają na ciebie. Nie szukasz też wtedy, wiecie w ogóle, w tym czasie, jako osoba jak gdyby prorocza, musisz pogodzić się z pewnego rodzaju niezrozumieniem. W ogóle nie licz na to, że wszyscy cię będą lubić, że ci wszyscy będą przyklepywać. Wiesz, często może być tak, że w ogóle będziesz głosić i nikt nie powie amen. Rozumiesz? Bo będziesz dziurę im wiercił w brzuchu. Nie licz na amen. Pod koniec możesz powiedzieć amen. Ty jak często tak w kabaretach tak się śmieją. Amen. Choć wszyscy krzyczymy, że chcemy prawdy. Jeśli po takich głoszeniach docierają do ciebie informacje, nie przejmuj się w ogóle tym. Eliasz też był w takim miejscu. Rozprawił się z prorokami Bala, tak? I wystraszył się Jezabel. I jest taka tendencja, żeby wtedy schować się w dziurę i życzyć sobie śmierci. Boże, czemu się urodziłem prorokiem? Czemu się urodziłem prorokiem, ale jest ciężko? Przyzwyczaj się do tego. Przyzwyczaj się do pewnej formy opozycji. Dlatego potrzebujesz siły, aby takową opozycję w ogóle przełamać. Nie ma słabych proroków. Artur mówi, że ja mam silną psychikę. A ja mówię, że mam słabą. Trzecim punktem była izolacja. Czwarty jest ekskluzywność. Jeśli uważasz, że jesteś jako prorok kimś szczególnym, i nie prezentujesz serca sługi, to już zawracaj z tej drogi. Rozumiesz? Jako prorok możesz robić wszystko, sprzątać, kibel sprzątać. Rozumiecie? I prezentować serce sługi. A jeśli tak nie masz, jeśli uważasz, że już jesteś urząd wyżej i nie głosisz Ewangelii, nie wiem, nie pierzesz mężowi kaci, to chyba też niekoniecznie dobrze. Pięć.
perfekcjonizm. Jesteś ekspertem tylko i wyłącznie w swojej dziedzinie. Jeśli jesteś prorokiem, to jesteś ekspertem w swojej dziedzinie. Tak jak na przykład okulista. Ja bym nie poszła do okulisty, żeby mi zbadał narządy rodne. Choć jest. Choć dobrze widzi. Ale nie. Jesteś ekspertem, jak gdyby w dziedzinie proroka. Jesteś jak skalpel. Rozumiesz? Ale tylko. Chyba, że się tam o coś jeszcze poszerzysz. Więc odpychaj ataki zarozumiałości i perfekcjonizmu. To bardzo ważne. To są naprawdę bardzo ważne rzeczy, aby się o nie nie potykać. Sześć kompromis. Jedno z największych niebezpieczeństw. Kiedy pojawia się kompromis w życiu proroka, wtedy zaczyna się mówić rzeczy w oparciu o własne wyobrażenia. Nigdy nie bądź w kompromisie. Może często będziesz musiał, nie wiem, stawić czoła pewnym rzeczom. Może jako jedyna osoba będziesz musiał się gdzieś wypowiedzieć. Kiedyś przeczytałam w takiej książce, że w pewnym kościele ktoś przyszedł i głupoty gadał i taki prorok w ogóle dostaje taką informację do swojego serca. Czy jest prorok w ławce? Czy jest prorok w ławce? Czy jest prorok w ławce? Czy ktoś wstanie i przerwie ten kibel? Czy ktoś się podniesie i stawi czoła diabelskim rzeczom? Jeśli jesteś pastorem i masz proroka w kościele, to go chroni. Ja potrzebuję ochrony. W poniedziałek idę na policję za porwanie Biblii. Gej mnie pozwał. Za obrazy uczuć religijnych. Zadzwonili do mnie z komendy. Pani Seralska, my myśleliśmy, że pani już zakończyła ten proceder. A tu znowu na komendę. Tym razem za obrazy uczuć religijnych. Ja wiem, no tak, co niedziela obrażam czyjeś uczucia. Potrzeba siły. Potrzeba siły wewnętrznej i jakby siły fizycznej i psychicznej, żeby stawić czoła pewnym rzeczom. A więc kompromis jest twoim i moim wrogiem. W ogóle kompromis w życiu chrześcijanina jest absurdem. Jako prorok stań zawsze po stronie prawdy. Niezależnie od tego, komu musisz się przeciwstawić. Stań po stronie prawdy. I nie mówię, że trzeba iść i w ogóle powiedzieć, tak mówi Pan. Nie, słuchaj, tak mówi prawda Boża. Czemu na przykład nie robimy tak? Tak mówi prawda Boża. W ogóle wytłumacz mi. Stań zawsze po stronie prawdy. I siedem. Uważam, że jest to, jak dla mnie, to jest takie coś, co chyba jest dosyć duże, czyli ponadduchowość. Miej kontakt z innymi służbami. Miej kontakt z innymi ludźmi. Prowadź zwykłe życie na równi ze służbą. Zwykłe życie na równi ze służbą. Wiecie w ogóle, czemu my w ogóle prostujemy te rzeczy, żeby nie było dziwactw? My mamy być do ugryzienia przez innych ludzi. Prorok to jest w ogóle człowiek, który buduje Kościół. Jeśli jesteś prorokiem, to masz budować Kościół. A jak chcesz budować, jak nie przebywasz z ludźmi? Jak chcesz budować, jak jesteś w izolacji? Jak chcesz budować w ogóle, jak nie chcesz mieć relacji w ogóle z drugim człowiekiem i tylko chcesz w ogóle tam, wiesz, za rogu kukać i, wiesz, przyglądać i potem gdzieś tam pokątnie coś gadać? To nie tak. Więc ponadduchowość jest twoim i moim wrogiem. Bądź normalny, żyj jak normalny wierzący. Miej społeczność z ludźmi. Miej społeczność z ludźmi. Nie rozwijaj w sobie tendencji do dziwacznego zachowania. Jako ten prorok nie rozwijaj w sobie tendencji do dziwacznego zachowania. To nie tak. Aczkolwiek jest takie pokuszenie, żeby rozwijać w sobie tendencję do dziwacznego zachowania. Nie rób tego. I
Nie spodziewaj się zrozumienia. Ja w ogóle wierzę, że przeżywacie te rzeczy. Że wielokrotnie jako osoby prorocze jesteście w miejscach jako ten ostateczny głos. I musisz pewną prawdę przepchnąć. I potrzebujesz ją wtedy przepchnąć. Nie licz na zrozumienie. Twoim obowiązkiem jest przekazać prawdę. Dlatego tak naprawdę osoba prorocza i prorok powinna mieć dystans do siebie. Musisz mieć do siebie dystans. Do mnie jakiś czas temu taki człowiek napisał, taki pewien pastor, powiedział, że buduje mnie twoja perspektywa prorocza. Ja we przestań, bo nas wygonujesz z tego miejsca. Jak cię buduje perspektywa prorocza? To znaczy, ona cię może buduje, ale ty się tego boisz. Ale być może ona cię buduje. Przyjdźcie z tymi rzeczami do Boga. Jako osoby prorocze. Tak? Jeśli wiesz, że na przykład jesteś prorokiem, jesteś w tej służbie na przykład osobą początkującą, tak? To w ogóle przyjdź i powiedz, potrzebuję siły. Potrzebuję siły przebicia. Potrzebuję, aby moja psychika była odporna. Potrzebuję moje życie przeanalizować w oparciu o warsztaty prorocze. Potrzebuję chodzić w prawdzie. Potrzebuję nie rozwijać w sobie tendencji do dziwaczności. Potrzebuję rozprawić się do spodu z odrzuceniem. Potrzebuję nie być w miejscu ekskluzywności. Potrzebuję tych rzeczy. Chcę być błogosławieństwem dla Kościoła. Chcę, aby realnie ludzie mogli korzystać w ogóle ze służby proroczej, tak? Nigdy nie chcę doprowadzić do wielu jakichś tam nadwyrężeń. A jeśli jesteś osobą proroczą, tak? I jak nawaliłeś, to też jakby miej w sobie coś takiego, że potrafisz przeprosić. Powiedz, tak nie powiedział Bóg. Sorry. Wyjąłem nie z tej półki, co na przykład trzeba. To bardzo ważne. Chcę was w ogóle z tym wszystkim zostawić i wierzę, że przyda wam się to w życiu. Amen. Amen.